Witam Państwa 6 marca. Krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej indeksów wraz z marcową serią kontraktów. WIG20, próba wykreowania ruchu odreagowującego z obszaru czy też z rejonu cenowego 2294-95. Tutaj jest zaznaczone pojedyncze zniesienie zewnętrzne 127,2 pokazywanego ruchu wzrostowego, ale ten rejon możemy również analizować pod kątem ciekawej harmonicznej struktury cenowej X, A, B, C, D. Niemniej jednak też warto to podkreślić, w tym momencie wydarzenia rozgrywają się w moim odczuciu w bardzo charakterystycznym rejonie 2348-2351, bo jeśli przypomnimy sobie wykres WIG20 w skali tygodniowej, to zobaczymy, że tutaj popyt próbuje przedostać się ponad naruszoną wcześniej średnioterminową zaporę podażową 34-47, która ewidentnie od wczoraj pełni tak naprawdę rolę lokalnego oporu technicznego. W kontekście barier podażowych należy także tutaj zwrócić uwagę na poziom 2380. To jest troszeczkę wyżej, ten poziom plasuje się niż środek tej czarnej świecy. No niemniej jednak proszę zwrócić uwagę na te poprzednie minima cenowe, czyli klasyczna taka zapora podażowa i zniesienie 23,6 całego ruchu spadkowego. Więc poziom 2380, jego przebicie, pokonanie wskazywałoby, że być może to już nie tylko ruch odreagowujący, bo na razie całą inicjatywę byków w moim odczuciu należy postrzegać w takich kategoriach, a po ewentualnej negacji poziomu 2380 nie można wykluczyć kontynuacji tej właśnie inicjatywy. Skoro mowa o poziomie 2380, to idealnie koresponduje nam ze strefą FIBO 2380-85 wyznaczoną na bazie historycznie istotnych punktów zwrotnych tego całego ruchu spadkowego, czyli wspomniane zniesienie 23,6, ale również zniesienie 50% tej pokazywanej teraz pod fali spadkowej, niebieska przerywana linia, pokonana wcześniej linia kanału, która teraz wzmacnia nam węzeł Fibonacciego. No i uważam niezmiennie, że to jest ważny obszar cenowy i dopiero udana próba ataku na tak skonstruowany opór wskazywałaby, że determinacja popytu jest wysoka i być może znajdzie to właśnie odzwierciedlenie w postaci kontynuacji wzrostów zapoczątkowanych tutaj w rejonie 127,2. Tak w skrócie wygląda analiza WIG-u 20 przez pryzmat technik Fibonacciego. Spójrzmy na kontrakty. Też oczywiście pełna analogia, możemy wykres analizować w kontekście układu ABCD czy nawet XABCD. Idealnie, może idealnie to za dużo powiedziane, bo jednak do takiej pełnej konfrontacji tutaj nie doszło, ale wczoraj w rejonie 78,84, czyli 2278,84 popyt ewidentnie uaktywnił się. Nie był to w moim odczuciu przypadek, bo w tym właśnie korytarzu grupują się projekcje prowzrostowego, silnego układu ABCD. No ale teraz należy wprowadzić ważny wątek, czyli weryfikację ruchu wzrostowego w kontekście najbliższych lokalnych zapór podażowych. Jak Państwo wiecie, od lat stosuję właśnie taką technikę. W moim odczuciu jest to efektywne podejście, bo niezwykle często, dzisiaj mamy zresztą tego przykład, w tej chwili są problemy z pokonaniem pierwszej zapory podażowej 2342-47 wytyczonej na bazie zniesienia 14,6 całego ruchu spadkowego. Strefa jest ewidentnie respektowana, więc dopiero jej pokonanie byłoby takim pierwszym etapem uwiarygodnienia całej tej inicjatywy i wówczas zwróciłbym uwagę na poziom 2376,82,
o czym pisałem w dzisiejszym komentarzu porannym. Bardzo charakterystyczna strefa. Tutaj mamy ten efekt synergii. Być może będziemy mieli oczywiście, jeśli dojdzie do konfrontacji, bo oprócz zniesień 23,6 między innymi całego ruchu, tutaj także te poprzednie minima, górna linia kanału, czerwona median line w pobliżu, no to są elementy wywodzące się bezpośrednio z klasycznej analizy technicznej, które wzmacniają nam wezwy 76-82. W taki sposób staram się budować właśnie strefy FIBO z wykorzystaniem takich czynników, czy też właśnie elementów płynących z klasycznego podejścia. No i jeśli popyt przy większych obrotach, bo na razie tego nie obserwujemy na rynku kasowym, to jest właśnie według mnie pewien problem, ale jeśli pojawiłyby się większe obroty na rynku kasowym, popyt pokonałby strefę 76-82, no trudno byłoby się kłócić z takim wygenerowanym w ten sposób sygnałem technicznym, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu. Na razie mamy ruch korekcyjny w ramach ostatniego impulsu spadkowego i kłopoty z pokonaniem 42-47. Bazowym wsparciem, o czym wiemy już właśnie z wczorajszej sesji, niezmiennie pozostaje przedział 78-84. Jeśli niedźwiedziom udałoby się domknąć tą poranną lukę Hossy i przedrzeć poniżej pojedynczego zniesienia tego całego ruchu 2310, zniesienie 61,8, to w moim odczuciu jeszcze raz przetestujemy 78-84. No indeks DAX też w dwóch odsłonach. Na razie mamy obronę strefy 11845, 11894. Ciekawy przebieg wczorajszej sesji z dynamicznym spadkiem na początku, lekkim naruszeniem tego klasycznego wsparcia. No i widzieliśmy, jak popyt wziął się mocno za odrabianie strat. Dzisiaj też pod znakiem wyraźnego wzrostu aktywności popytu na początku układał się handel. Luka Hossy, jest tego obrazem. No i test ciekawej zapory podażowej 12220, 12255. Strefa wyznaczone na bazie 23,6. Tutaj również wypada zniesienie 50% w pobliżu górna linia kanału. Pokonanie tej strefy to możliwość rozwinięcia się ruchu wzrostowego. Zresztą to jest, jak Państwo widzicie, bardzo, bardzo podobna sytuacja do naszego WIG-u 20. Też posiłkowałbym się tutaj pojedynczym zniesieniem 61,8 całego tego wzrostu, poziom 11,995, pokonanie takiego lokalnego, intradayowego wsparcia to duże prawdopodobieństwo ponownej konfrontacji w strefie 11845, 11894. Natomiast tu na wykresie tygodniowym to jest to naruszone wsparcie, wczoraj, o którym przed chwilą wspominałem, ale większe znaczenie, jeśli chodzi o zapory popytowe, na pewno posiada znany nam już przedział 11645, 11725, bo to jest węzeł wytyczony w oparciu o zniesienie 38,2 całej tej pokazywanej tutaj Hossy, początek to luty 2016 rok. A teraz kłopoty z pokonaniem tutaj poziomu środek tej czarnej świecy z perspektywy wykresu tygodniowego, czyli horyzontu średnioterminowego. No i S&P w komentarzach wideo czwartkowym i piątkowym wspominałem, że to jest rejon istotny 61,8, czyli poziom 2630. Niemalże doszło do konfrontacji, popyt się tutaj uaktywnił. To jest nie tylko to zniesienie, również możemy analizować rejon 2630 w odniesieniu do innych projekcji, ale nie chcę tutaj już wprowadzać pobocznych wątków. Dla mnie to zniesienie w połączeniu z tą zieloną linią to jest takie stosunkowo wiarygodne wsparcie i mogliśmy się o tym w piątek przekonać, że rzeczywiście popyt miał podobne zdanie, uaktywnił się tutaj. No i w tej chwili z punktu widzenia jakby takiego podejścia średnioterminowego, no nie można mówić o konkretnych sygnałach słabości, bo według mnie dopiero zamknięcie, powrót poniżej poziomu 2630 to możliwość realizacji tego scenariusza z układem A, B, C, D. Notabene taka formacja już się zrealizowała na DAX-ie. S&P jest indeksem z relatywnie silniejszym, zresztą dużo silniejszym w stosunku do WIG-u 20 czy właśnie indeksu niemieckiego. Więc z tej perspektywy patrząc, na razie
mamy korektę, obronę stosunkowo silnego lokalnego wsparcia, uaktywnienie się popytu i w tym momencie no, dopiero konkretny sygnał w postaci negacji zniesienia 61,8 ruchu powrotnego poniżej tej linii zielonej wskazywałby właśnie na możliwość realizacji scenariusza zakładającego ukształtowanie się w najbliższym czasie układu A, B, C i D. Dziękuję bardzo.